Witamy Was wszystkich w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu. Bardzo cieszymy się, że tak licznie do nas przybyliście, aby w ten tak naprawdę ostatni moment, kiedy śpiewamy kolędy, wspólnie z nami pokolędować. Bo właśnie liczymy na to, że my tutaj na scenie stworzymy jeden chór, a tu Państwo na widowni drugi chór. Więc jeśli ktoś ma siłę i ochotę, proszę się absolutnie nie krępować, tylko śpiewać razem z nami. Bo przecież kto śpiewa, ten dwa razy się modli. Więc dzisiaj naprawdę nadrobimy zaległości, jakby co. Więc śmiało. Witają Państwa dzieciaki z grupy artystycznej Mocni z Miejskiego Ośrodka Kultury. Oraz grupy, które są z nami zaprzyjaźnione ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Nowym Sączu. Są to grupy wokalna, teatralno-wokalna i taneczna. Ich jeszcze Państwo wszystkich nie widzicie, ale stopniowo będziemy się tutaj pokazywać. Mam nadzieję, że możemy zacząć, prawda? Zaczynamy. I Bóg posłał anioła Gabriela do młodziutkiej dziewczyny mieszkającej w Nazarecie, a imię jej Maryja. Wszedł anioł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu dasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazywanym synem Najwyższego. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. I tak się stało, a wiadomość, że ma narodzić się Zbawiciel, rozeszła się po całym świecie. Ludzie czekali, czekali i czekali. Posłuchajcie. Thank you.
opowiadali nam o nowym królu, który będzie królem miłości i przyniesie pokój całemu światu i odmieni ludzkie serca tak, że będą lepsze. Wiemy, właśnie o tym wyśpiewujemy. Pastereczki, albo dołączcie do nas, albo nie przeszkadzajcie. Gotowe, maestro, zaczynamy! Dzisiaj. Co się znowu stało? Czemu tak wrzeszczycie? Bo myśmy sobie smacznie spali, to znaczy owiec pilnowali, a tu jak zjawy z nieba się zjawiły. I nas bardzo wystraszyły. Więc zabrajmy, co się dało i w nogi. O, patrzcie, lezą za nami te zjawy z nieba. Oj, będzie kiepsko, oj, zmykać trzeba. Nie bójcie się nas, pasterze, bo dobre wiadomości przynosimy. Dosyć tego, tu jest koncert. Właśnie opowiadamy o tym wszystkim, śpiewając kolędy.
Przepraszamy za zamieszanie. Możemy śpiewać z wami? No dobra, chodźcie, tylko nie fałszujcie. Gdy śliczna panna syna
Ciekawe, czy Maryja zdaje sobie sprawę, że ten mały chłopczyk uciszy burzę na jeziorze. Lub czy pomyślała, że ten maleńki chłopczyk po wodzie będzie kroczył? Po wodzie? I że gdy patrzy w jego oczka, to patrzy w oczy samemu Bogu. Samemu Bogu? My tu jesteśmy, żeby śpiewać. Żeby wspólnie teraz zaśpiewać kołysankę dla Pana Jezusa. Was, kochani, też prosimy, żebyście się teraz włączyli głośno i z całego serca i zaśpiewali z nami jedną chyba z piękniejszych kolęd. Yeah.
komplecie. Są aniołowie? Jesteśmy! Rzecz jasna. Pasterze? Jesteśmy! Pasterki? Jesteśmy! I królowie? Jesteśmy! Czy kogoś jeszcze nie wymieniłam? Najważniejszych osób są ludzie, którzy czekają na Chrystusa. Tutaj to najważniejsze osoby dzisiaj, bo to w ich sercach Chrystus może się narodzić. Więc wszyscy razem, pójdźmy wszyscy do stajenki. Na góralską nutę.
zdecydowanie. Lecz by Bóg, Zbawiciel, mógł zagościć w waszych sercach, to jeszcze jedna ważna sprawa. List do Efezjan, 4,32. Bądźcie dla siebie dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie. Amen! Thank you.
przyszedł. Święty Mikołaj, tylko bez brody, bez czapki, bez kostiumu. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Usłyszeliście, zobaczyliście Państwo kolejną propozycję, nazwijmy ją jeszcze taką świąteczną, bożonarodzeniową, noworoczną, w wykonaniu naszych zespołów artystycznych, no i oczywiście gości ze szkoły numer 20. Styczeń zawsze stoi pod znakiem takich prezentacji tutaj w Miejskim Ośrodku Kultury. Dzisiaj ten program Grupa Artystyczna Mocni i chciałem jeszcze na finał przedstawić i podziękować jednocześnie główną sprawczynię tego przedsięwzięcia, panią, która napisała, ułożyła scenariusz, no, wyreżyserowała to, no i oczywiście tak pięknie dyrygowała tą dużą grupą dzieci i młodzieży, pani Ewa Janus. Pani Ewo, proszę bardzo. Brawo. Tam też czekoladka jest dla pani. Jeszcze ale coś, dwa słowa tak jakieś. Naprawdę to, co Państwo tu zobaczyli na scenie, to efekt pracy wielu osób. Jak sami wiecie, ogarnąć taką gromadkę to też jest nie lada wyczyn. Więc ja bardzo chciałabym z tego miejsca podziękować wspaniałym moim koleżankom i kolegom. Dziękuję pani Edycie Kołodziej. Mam nadzieję, że się nam pokaże. Na razie ratujemy jednego. Jest pani Edytka. Dziękuję pani Kasi Kutkowskiej. Pani Agacie Salamon, poprosimy tutaj. Pani Joannie Migacz. Pani Dorotce Warczyk. Nie wiemy, czy jest z tyłu, czy z przodu. Jest tam z tyłu do nas macha. Panu Piotrowi Górze. Za to, że nas było słychać, panu Michałowi. Bardzo dziękujemy. Za te wspaniałe efekty świetlne, które tutaj są. Dziękujemy Bartoszowi. No i oczywiście dziękujemy kierownikowi sceny, panu Jarkowi Barczykowi, za pomoc w przygotowaniu tego, co Państwo mogli tu zobaczyć. Jeśli kogoś bym zapomniała, to bardzo przepraszam, ale jeszcze jedna sprawa. Kochani, dziękujemy wam, że przyszliście tutaj, że śpiewaliście cudownie z nami. Tu było świetnie to słychać. Także za rok może zapraszamy was tutaj na scenę. Stworzymy chór wielopokoleniowy. I mamy nadzieję, że ten czar kolęd, czar świąt Bożego Narodzenia zostanie w waszych sercach na cały rok. A wam wszystkim bardzo dziękujemy. No i przekazujcie ten znak pokoju, bo to jest, myślę, że ważne hasło. Szczególnie w tym okresie. Tego wszystkim nam sobie... Dajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego, to
Amen!